Spójrzcie na tego chłopa. Jaki ma przedziwny łeb. Pustogłowy. Tak nazywa się nowy skin, który pojawił się w plikach gry już ponad rok temu. Ale z jakiegoś nieznanego powodu Epic Games zwlekało z jego premierą. Jak dobrze wiecie, ja kolekcjonuję dziwne, unikalne, wymyślne skiny. Dlatego, moi drodzy widzowie, dzisiaj zagramy tęczowy challenge właśnie tym skinem. Jak widzicie, pustogłowy jest stworzony z różnych przedmiotów różnego koloru. Więc do każdego z tych kolorów przypiszemy jeden przedmiot. Niebieski, zielony, żółty, szary, to wiadomo. Ale brakuje nam koloru fioletowego do przedmiotów epickich, więc przypiszemy do niego kolor czerwony, a do koloru mitycznego przypiszemy białą rękawicę, czyli kolor biały. A teraz na szybko wyniki konkursu. Ta oto osoba wygrywa 100 zł PSC. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Odezwij się do mnie na maila. Mail masz w opisie. A dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem, że nie wygracie 100 zł PSC. Wygracie 120 zł PSC, ale podzielimy to na 3. Czyli 3 osoby wygrają po 40 zł na karnet bojowy, na nowy sezon. Wiem, że sezon zaczyna się za 5 dni, plus minus, ale postanowiłem, że teraz będę wrzucał więcej odcinków z Fortnite'a, żeby więcej osób z was mogła wygrać właśnie karnet bojowy. Dlaczego by nie? Jedyne, co musicie zrobić, to mieć kod Farel wpisany do sklepu, bo konkursy są dla moich wspierających, a w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Fortnite. Ja oczywiście za wszystkich mocno trzymam kciuki, a wy teraz trzymajcie kciuki za mnie, żeby udało mi się wygrać ten challenge. Nie. Ja pier... Okej, moi drodzy, lecimy z challenge'em. Spójrzcie tylko, jak przepięknie fituje ten mój battle busik dmuchany do mojego skina. Mam teraz dwie głowy, niebieską i czerwoną. Co dwie głowy, to nie jedna. Mam nadzieję, że nie będę tak dostawał mocnych headów. Dobra, lecimy. Aha, pistolet. No to kurczę, nieźle. Nie no, Brutus, naprawdę muszę go pistoletem pokonać? Dam rady, uciekam. Nie, dobra, zabiłem go. Nie wiem, jakim cudem. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, uleczmy się szybko. Mamy minigana, więc sztos totalny. No dobra, jest pompa. Jest zielona pompa. Przydałoby się szybko przebrać. Dobra, jesteśmy przebrani, więc kozak. Dobra, otwieramy safe. Tak łatwo pójdzie? Coś mi się wydaje, że chyba nie. No ale dobra, spróbujmy, spróbujmy. Dobra, chłopie, elo ci. Co to za świr paleta był? Dobra, okej, okay. Tam się dalej ktoś klepie. Okej, okay, klepcie się dalej. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra. Okej, okay, kolejny kewik. Tak, jakimś cudem żyje. No dobra. Aha, powiem wam tyle, aha. Niezła zadyma tu się dzieje, naprawdę. Okej, okay, jednego gościa mniej. Narzucajmy babików. Jezu, to mój babik, ale się wystraszyłem. Co? To jest niemożliwe, żeby ten bot mnie tak obił. Dobra, te pomagierze to jest lekka przeginka, serio. Myślałem, że to są chłopy. Tu nie ma żadnych chłopów, tylko boty i mnie tak leją. Jak dziecko. O kurczę, powiem wam, że niezła zadyma. Nie wiem, co z tym RPG-iem. Złoty RPG mogę używać, nie? Bo to Rainbow Challenge. Dobra, wypadamy. Spuczka w kiblu, let's go! Kurczę, lamę widzę tam daleko. Czy wy to widzicie? Jest lama. Ja po nią muszę iść koniecznie. Nawet chyba... Czekaj. Coś tu się dzieje, chłop jakiś. Ej, ja nie widzę tego chłopa. Naprawdę nie widziałem tego chłopa. Dobra, XD. Nie wiem, czy go zabiłem, z czego? A, wysadziłem, dobra, czyli RPG-iem dostał. No to lecimy od razu, moi drodzy państwo, po naszą kochaną lamcie. Będziemy mieli... Aha, tam chłop jest u góry. No to trzeba uważać ten spray. Możemy zasprayować. Nie wiem, czy to jest też jakiś taki słabszy gracz, czy też nie. Ale widzę chłopa. No dobra.
z lamki, co wypadł lunch tadzik, 3 małe kewy. Tych małych kewów na razie nie będę ruszał, nie są potrzebne mi w ogóle. Czy bym z minigana go potraktować? A jak? Dobra, essunia gościu. Łatwiutko z tobą. Łuk TNT miał, no nie wierzę! I czy on miał jeszcze... Co? On ma tego miał śniaka? Naprawdę? Naprawdę? Ale nie mogę nim grać, najgorzej. Okej, chłop płynie gdzieś. Gdzie on płynie? Tam. Ale dostał spray. Chyba się tego chłopak nie spodziewał, co? Mi się wydaje, że chłop się chyba tego nie spodziewał. Teraz jeszcze zrobimy coś takiego. Raz. Dwa. Wracaj tu do mnie, gościu. Tam jest koniec strefy. Tam nie ma strefy, przyjacielu. Więc zapraszam do mnie tutaj. Au! Nie, myślałem, że dostałem. Nie dostałem, dobra. Przyjacielu, i tak musisz tutaj przyjść. Ja sobie dam jeszcze jedno pięterko. Muszę mu odciąć drogę. Dobra, do 120. Trochę zabawy jest tym chłopem, nie powiem, że nie. Dobra, leżysz. Latający RPG jest przekozacki. Dobra, padł jakiś strzał, tylko kurczę, nie wiem gdzie ten strzał padł. Chyba na farmie, dobra. No spokojnie, mamy strefkę. Ta, jest już strefa, więc jest sztos totalny. I gdzie my... pójdziemy? Aha, po prostu tu zostaniemy, tak? No okej, okay, to poczekajmy chwilę. Zobaczmy, gdzie strefa siądzie. Nie, no nie wierzę, jestem w strefie, no i o to chodzi, o to chodzi. Okej, okay, tu jest jakiś chłop i coś mi rzucił. Tak? Bo nie wiem, gdzie on jest. W tych krzakach siedzi, naprawdę? To było aż dziwne. Dobra, uciekam. Tak, siedział chłop w krzakach, czy wy to czujecie? Siedział chłop w krzakach i nie wiem, co on chciał zrobić. Okej, okay, chciał mnie podjechać. No, bitka była nawet dosyć, ale tutaj chłop chciał mnie ładnie zrobić bambuko. Na szczęście chłop grał też szybką, tak samo jak ja. Rozejrzyjmy się, gdzie jest ten drop? On dopiero leci? Tak, drop w ogóle leci na mnie. A, nie mogę podnieść tak wysoko kursora. To pięknie. Dobra, mamy dropa. Więc sztos totalny. Okej. I czy my wszyscy chcemy grać na strefę? Jest nas 4 osoby. Naprawdę? No ja nie mam pytań, co to się będzie za chwileczkę działo. Okej. Bardzo mała strefa, moi drodzy. Dobra, leży. Nie mogę tego temigana wziąć niestety. Najgorzej. To co, weźmy sobie... Są bandaże, są rybki. Snajpę sobie weźmy w takim razie. W takim razie weźmy sobie snajpę, moi drodzy. Wypijmy sobie tego kewa jeszcze. Ja mamy aptekę. Jeżeli wygramy to na aptekę, to po prostu w to nie uwierzę. O kurczę, 2 osoby zostały, tak? Jak kontra jakiś chłop. Okej, okay, czy mamy środek strefy? No widzę, że mamy, widzę, że mamy. Dobra, zróbmy coś takiego. Okej, okay. Chyba, że chłopek będzie miał rybki, no to przegram, no ale niestety i tak będzie GG. Yes! Tak jest! Udało się Rainbow Challenge wykonać, moi drodzy, więc strzelajcie łapeczki w górę, jeżeli wam się spodobało.
15 kałapek i nagrywamy kolejny challenge, a uwierzcie mi, że w głowie mam sporo challenge'y. Nie zapomnijcie użyć kodu FARREL przed zakupem jakiegokolwiek skina w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć!